Cześć, witam Was serdecznie. Dawno na kanale nie było pogadanki. Przyznaję się, że trochę stęskniłam się za tą formą, za możliwością pogadania do Was na jakiś taki nie do końca książkowy temat, to znaczy nie związany z jakimś konkretnym tytułem, z jakąś konkretną pozycją. Dlatego dzisiaj zainspirowana trochę wczorajszym świętem i zainspirowana częścią z komentarzy, które dostawałam pod ostatnimi filmami, chciałabym sobie z Wami pogadać na temat tego, czy warto czytać książki polskich autorów. W ogóle tak naprawdę to będzie do Was bardziej pytanie niż jakieś takie moje stanowisko w tej sprawie, bo dla mnie odpowiedź jest jedna, prosta i oczywista. Ale kiedy przeglądałam internet i zastanawiałam się nad tym, co ludzie mają na ten temat do powiedzenia, spotkałam się głównie z trzema takimi argumentami, trzema, czterema argumentami, których ja kompletnie nie rozumiem i dlatego pytanie do Was. Może Wy jesteście po tej stronie właśnie, że książek polskich autorów nie powinno się czytać, nie czytać na przykład polskich książek i wytłumaczycie mi, dlaczego tak jest. Znajdziecie mi jakiś konkretny powód, taki uzasadnialny powód, dla którego polskich książek, polskich autorów się nie czyta, nie powinno, nie są oni tego warci i tak dalej. Pogląd, z którym spotykam się najczęściej, to jest takie: nie czytam polskich autorów, bo nie. I dla mnie to nie jest żaden argument, bo tak naprawdę równie dobrze można byłoby powiedzieć, że nie wiem, nie czytam polskich autorów, bo są niefotogeniczni, albo nie czytam polskich autorów, bo noszą buty nie tej marki, co lubię. Wiecie, taki kompletnie oderwany argument od rzeczywistości, kompletnie pozbawiony uzasadnienia. I ja się staram tego zawsze unikać, bo nawet jeśli mówię Wam o książkach złych, o książkach, które mnie rozczarowały, o książkach, które mi się nie podobały, staram się znaleźć zawsze jakieś uzasadnienie. Czy to w fabule, czy to w konstrukcji bohaterów, czy to, nie wiem, w świecie wykreowanym. Szukam czegoś, do czego mogę się przyczepić, co mi się faktycznie w tym świecie nie podoba. Dlatego, tak jak mówię, argument nie, bo nie, jest dla mnie argumentem żadnym. Przeszukiwałam internet pod kątem innych, takich bardziej konkretnych odpowiedzi i kolejną, która mi się gdzieś tam przewinęła i która gdzieś tam mi wpadła w oczy, był argument językowy, że ludzie nie czytają po polsku, bo nie lubią języka polskiego, co dla mnie też jest zerowym argumentem, no bo przecież tak naprawdę wszystkie książki, które czytamy w Polsce, a przynajmniej ich większość, jest napisana po polsku, to znaczy wydana po polsku, jest tłumaczeniem jakiejś książki zagranicznej. Więc język w książce zagranicznej, język w tłumaczeniu nie różni się absolutnie niczym od języka jakby użytego w normalnie napisanej książce po polsku, tak? W książce polskiego autora. Tu jeszcze wchodzi kwestia tłumaczenia. No tłumaczą nie zawsze wszystko się udaje. Nie zawsze te historie, które pojawiają się w Polsce, które są tłumaczeniami zagranicznych, są aż takie płynne i takie napisane poprawnie po polsku i tak dalej. Ale to znowu przemawia na korzyść polskich książek. Bo autor tworzący w języku polskim jakby jest bardziej obyty z tym językiem. Znaczy nie powiem, że jest bardziej obyty niż tłumacz. Wiecie, o co mi chodzi. Ale skoro tworzy ten świat w języku polskim, to też inaczej się go odbiera. No ale to tak jak mówię, to przemawia na korzyść czytania książek po polsku, a nie sądzę, żeby w Polsce było aż tyle ludzi, którzy nie czytają po polsku, bo nie, czytają tylko i wyłącznie książki anglojęzyczne albo w oryginale po prostu. Wiadomo, że część ludzi tak robi, sama czasami czytam książki po angielsku, bo na przykład nie mogę doczekać się polskiej premiery, ale w życiu nie powiedziałabym, że przez to, że czytam książki po angielsku będąc Polką, zrezygnuję zupełnie z czytania książek po polsku, bo mi się język nie podoba. Dla mnie to jest kolejny argument, który tak naprawdę jest argumentem zerowym. Bo skoro posługujemy się na co dzień jakimś językiem, no to dlaczego nie czytać książek w tym języku? Czym różni się język pisany od języka mówionego? Wiadomo, że językoznawcy mogliby się tutaj przyczepić, bo na pewno czymś się różni, ale już nie chcę wchodzić w te szczegóły. Chodzi mi po prostu o to, że to jest dokładnie ten sam język. Także to jest kolejny argument dla mnie bzdurny, ale spotkałam się z kolejnym bardzo ciekawym, że wszystko, że jakby to, że nie czytamy książek po polsku, nie lubimy polskich autorów, to jest wina lektur szkolnych. Że skoro w szkole jesteśmy przymuszani do czytania Sienkiewicza, Prusa, nie wiem, Mickiewicza i tak dalej, do których po jakimś czasie, po przerobieniu tych wszystkich lektur, po tym jak nauczycielka nas zmusi do tego, do przeczytania ich, po tych wszystkich sprawdzianach, kartkówkach, maturze i tak dalej, że jakby po tym mamy taką nienawiść do polskich autorów, że już o nich nie sięgamy. No ale z drugiej strony w kanonie lektur znajdują się obok literatury polskiej, obok książek polskich autorów, znajdują się książki autorów zagranicznych. Więc idąc tym tropem, trzeba byłoby powiedzieć, że nie czytamy w ogóle książek po zakończeniu szkoły, no bo lektury tak nas do tego zraziły, że nie czytamy ani literatury zagranicznej, ani polskiej. Co znowu się nie trzyma w żaden sposób całości, no bo przecież książki autorów zagranicznych są tak popularne w Polsce, są na pierwszych miejscach list sprzedaży i wchodząc do Empiku czy do jakiejkolwiek innej księgarni, mamy ich przed sobą mnóstwo, ludzie to kupują, ludzie to czytają, więc nie jest tak, że to jest wpływ lektur szkolnych. Pomijam już kompletnie aspekt tego, że ludzie wychodzą z założenia, że skoro Sienkiewicz zanudził, a przy Prusie można było usnąć, to na przykład, nie wiem, Mróz czy ktokolwiek inny ze współczesnych autorów polskich zrobi dokładnie to samo.
jakby takie założenie, że polscy autorzy są nudni, że się ich nie powinno czytać. Dla mnie kolejna wierutna bzdura. Kolejnym argumentem, który bardzo często widzę w waszych komentarzach na moim kanale i z którym jakby najłatwiej jest mi się zgodzić, jest to, że nie czytamy polskich książek, bo są osadzone w polskich realiach. Że ciężko nam się czyta na przykład o Kasi, Basi, Grażynce, Jasiu i tak dalej, bo wyobrażamy sobie od razu i kojarzymy te postacie książkowe z osobami, które znamy, noszącymi najczęściej to samo imię. Czyli czytamy o swoich przyjaciołach, o swoich znajomych, o swoich sąsiadach i tak dalej, i tak dalej. Ja tego, jakby to jest osobista preferencja. Ja tego nigdy w ten sposób nie przenosiłam, dlatego że kiedy sięgam po książkę, to mam świadomość tego, że to jest fikcja literacka. Nawet jeśli książka jest osadzona w realiach, które bardzo dobrze znam, na przykład behawiorysta, który dzieje się na moim osiedlu, to ja się nie zastanawiam, czy taka osoba faktycznie mogłaby mieszkać na moim osiedlu, czy ja znam kogoś o imieniu takim samym, czy nie wiem, jakimś, czy znam kogoś, kto ma takie cechy wspólne z daną postacią książkową. Po prostu traktuję książkę jako oderwanie od rzeczywistości. Nawet jeśli książka dzieje się na moim osiedlu, nawet jeśli, nie wiem, główna bohaterka je pizzę w tej samej pizzerii co ja, a główny bohater chodzi tymi samymi ulicami co ja. Traktuję zawsze książkę tylko i wyłącznie jako odskocznię, jako swego rodzaju alternatywną rzeczywistość. Dlatego też ja na przykład w książkach rzadko kiedy widzę błędy. To znaczy, zdarza mi się widzieć błędy logiczne, błędy ortograficzne, ale jakby nie szukam dziury w całym, czytając jakąś historię, bo mam świadomość, że to jest tylko i wyłącznie fikcja literacka. Dlatego też z jednej strony rozumiem te osoby, które mówią, że nie lubią czytać książek osadzonych w polskich realiach, ale dla mnie osobiście te polskie realia często są dodatkową wartością danej książki. Tak było w przypadku behawiorysty, który dzieje się na moim osiedlu, tak jak mówiłam. Tak było na przykład w przypadku książki Jakuba Ćwieka, Ciemność płonie. Akcja dzieje się na dworcu w Katowicach, a ja książkę czytałam jadąc właśnie do Katowic. I jakby miałam świadomość tego, że oczywiście to jest wszystko fikcja literacka, miałam świadomość tego, że dworzec, który jest opisywany w książce, już nie istnieje, bo to się dzieje na starym dworcu, w Katowicach już jest nowy dworzec, ale mimo to świadomość tego, że jadę w pewnym sensie do miejsca, w którym dzieje się akcja, dodawał mi tego dreszczyku. Ja dosłownie trzęsłam się ze strachu, czytając tą książkę, co mi się bardzo rzadko zdarza. Także dla mnie to osadzenie książek w polskich realiach jest jakby dodatkową wartością w przypadku większości książek. Jedyne, czego nie lubię w książkach polskich autorów, jeśli chodzi o osadzenie świata, to jest sytuacja, w której autor, zazwyczaj są to młode autorki, dziewczyny na przykład w moim wieku, które wydają swoją pierwszą czy drugą książkę. Tak było na przykład w przypadku Seid. Nie jestem pewna, czy nie było tak też w przypadku Uratuj mnie, że autorzy opisują realia zupełnie im nieznane. Wybierają sobie bohaterów zupełnie zagranicznych, że tak powiem, jakieś postacie, nie wiem, amerykańskie, angielskie i tak dalej, i wsadzają je w tamtą rzeczywistość, której same kompletnie nie znają. Teoretycznie czytając nie sprawdzimy, czy to jest możliwe, żeby na przykład bohaterka szła tą ulicą, albo czy w tym mieście jest plaża, czy w tym mieście jest taka restauracja, co da się sprawdzić jakby w polskich książkach, to znaczy osadzonych w Polsce, do tego stopnia, że czytając behawiorystę na przykład zastanawiałam się, o który parking chodzi autorowi i czy chodzi o ten zakręt, czy o tamten, bo jakby to jest dodatkowa frajda z czytania. Tego nie sprawdzimy w realiach amerykańskich na przykład i mnie to na przykład drażni właśnie, kiedy czytam polskiego autora, który nie umie zbudować akcji w Polsce, który musi tą swoją historię przenieść na grunt zagraniczny, bo inaczej ta historia by się nie sprzedała, albo sam nie umiałby sobie poradzić z jej opisaniem. To są właśnie argumenty, które przewijają się najczęściej. Kwestia języka, kwestia lektur szkolnych i kwestia odbioru książki przez pryzmat osadzenia jej w polskich realiach. Dla mnie to nie są żadne argumenty, bo uważam, że polski autor nie różni się absolutnie niczym od autora zagranicznego. Oczywiście autor zagraniczny często jest bardziej popularny, w tym sensie, że więcej osób o nim słyszało, ma lepszą promocję, że w Polsce jak rzucimy nazwiskiem King na przykład, no to wszyscy mają takie, no wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Jakby za granicą rzucić nazwisko, nie wiem, Mróz na przykład, przepraszam, że się tak posługuję jednym nazwiskiem, ale wiecie, o co mi chodzi. Rzućmy takiego dobrze nawet sprzedającego się w Polsce autora za granicą, raczej nikt o nim nie słyszał, bo te książki nie są też tłumaczone na języki obce. Nie we wszystkich przypadkach, bo jest mnóstwo autorów, którzy również wydają swoje książki po angielsku. Tak jak się już pewnie domyśliście po tym wszystkim, co powiedziałam, tak naprawdę nie mam nic absolutnie przeciwko autorom polskim. Czytam ich tak samo chętnie jak autorów zagranicznych. Nie ma dla mnie różnicy, z jakiego kraju pochodzi książka, po którą sięgam, bo książka to wciąż książka. To jest rzecz, którą czytam i która ma mi przynieść przyjemność z tej lektury.
jakby nie oceniam jej przez pryzmat tego, z jakiego kraju pochodzi. Dlatego też czekam na Wasze zdanie, bo pod ostatnim filmem, pod ostatnią pogadanką o tym, czy kupowanie książek to jest strata pieniędzy, wywiązała się bardzo fajna dyskusja. Część osób zdecydowała się też na odpowiedzi w formie wideo, za co bardzo dziękuję. Wszystkie oglądałam, chociaż chyba nie wszystkie udało mi się skomentować. Czekam na Wasze zdanie. Jeśli jest wśród Was ktoś, kto nie czyta polskich autorów po prostu, bo nie, to mam nadzieję, że nie poczuł się urażony dzisiejszym filmem. Pamiętajcie, że te moje pogadanki nie mają na celu obrażenia nikogo. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Każdy ma do swojego zdania prawo, każdy ma prawo je wyrazić. I dlatego zachęcam Was do tego w komentarzach. Jeśli nie czytacie książek polskich autorów, po prostu napiszcie mi dlaczego. Może macie jakiś powód, może po prostu nie trafiliście na dobrą polską książkę. A jeśli uważacie, że tak jak ja, że nie ma różnic, czy czytamy książki polskie, czy książki zagraniczne, również mi o tym napiszcie. Czekam na Wasze zdanie, czekam na Wasze komentarze. Dopóki nie będziemy się kłócić i obrzucać błotem w komentarzach, to wszystko będzie w porządku. To tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli macie jakiś pomysł na najbliższy odcinek pogadanki, jeśli jest jakiś temat, na który chcecie, żebym się wypowiedziała, książkowy albo niekoniecznie związany z książkami, to koniecznie mi o tym napiszcie. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!